Cześć wszystkim, z tej strony Drakej, wracamy do Batman Arkham Knight u mnie na kanale. I tak, ostatnio mieliśmy małą detektywistyczną zagadkę związaną z porwaniem Barbary Gordon oraz jakby Arkham Knightem, bo to tak to jego głównie dotyczy gra, ale też jakby spokojnie, jakby Barbara nie zając nie ucieknie, bo ma połamane nogi, więc możemy skupić się na sidequestach. I tak, jakby mamy właśnie nowy sidequest, pożary w Gotham, mamy stary sidequest, czyli Morbiusa, a także mamy znak Templariuszy z Assassin's Creed i nowe informacje na temat tajemniczego mordercy, który niszczy ciała. Czy to jest blisko? O, bardzo blisko! Jakby to jest dla mnie troszeczkę niezrozumiały system, nie będę ukrywał. Że wiecie, właśnie niekiedy szukamy tych tam wszystkich poszlak i w ogóle. A innym razem po prostu gra daje nam od razu info. Jestem wdzięczny za to info, ponieważ definitywnie nie chciałbym się tego samemu szukać wszystkiego, o ile bym na to nie wpadł. Ale nie rozumiem po prostu systemu w tym systemie. Teraz ja potrzebuję ogólnie założyć drugą słuchawkę, więc będę krzyczał. Marker jest tu, więc zakładam, że ciało jest w pobliżu. Niestety martwe ciała... O mój Boże. Nie emitują ciepła, przez co nie widać ich w batwizji. Ale mi to nie przeszkadza, idea, będę miał włączoną batwizję. O! Widzę. Czy ja będę musiał iść zrobić zastrane zadanie Riddlera tylko po to, by on nie truł mi dupy? Czy naprawdę to będzie mój główny motywator, by rozliczyć się z Riddlerem? Nie zrobię wszystkich, nie, to nie ma kuźwa szans, ale tak, jakby może zrobię to jedno, żeby nie truł mi dupy. Dopiero teraz makabrycie, Alfredzie. Świetnie. A, tak by powiedział tytuł. Long Halloween. A, to było niskie. Ale doceniam. Dobra. Let's go. O, i mamy pierwszą, najwidoczniej gościu został upierdolony przez rekina, stojąc po kłach. Pierwsza poszlaka. I've seen that pattern of scar tissue before. It's a bite mark. Analyzing its radius points to a species of... O kurwa, faktycznie ugryzł go rekin. This particular variety of shark is only found in the waters off the coast of North Gotham. Shit, przeżyć ugryzienie rekina, to jest... Something. O, to sztuczne oko. A więc ta osoba była piratem. Rekin i oko. Pewnie jeszcze ma hak zamiast ręki, a nie, jednak nie. Nie hak, ale ma pręt w ręce. It's something. No sorry, to nie pirat, to piratka. Alfred, the victim's name is Lisa Mendez. Alfred zajebiście szybko szuka tych informacji. It's as if these weren't good enough for what he has in mind. Do you think there are other victims? Yes, and I don't know what he has planned for them. Ogólnie trzeba przyznać, że przestępcy z Biry w uniwersum DC mają niesamowity rozmach. Jakby spoiler nie spoiler. Osobą za to odpowiedzialną okaże się jeden gość, jedna pojedyncza osoba, niezbyt dobrze fundowana czy coś takiego, po prostu jeden psychol. I najwidoczniej tak, ten ziomeczek hopsał sobie po całych DC Stanach Zjednoczonych
i szukał odpowiednich ludzi. A raczej nie aż tak odpowiedni, skoro żaden mu koniec końców nie pasował, ale wiecie, o co chodzi, nie? Słabe te drony. Czy mi to odznaczyło... Nie, dobra, nie oznaczyło mi celu. Zwątpiłem. Ej, czekajcie, ja teraz teoretycznie mogę chyba ulepszyć Batmana, prawda? Tak, 8 jest. To było... walka? O! Tryb super kombinacji 2. Ogólnie jeśli nie używamy specjali, o czym zapominam, to ciosy Batmana są silniejsze. To jest potężna zdolność w naszym arsenale. O, no nie mogę się kurwa powstrzymać, idę rozjebać te drony. Hello there. O! Ha! O Jezu, jeszcze jeden został. A ja miałem jeszcze jeden pocisk załadowany. Nieważne. Nieważne. O! Budynek płonie. Ja bym naprawdę, Batman bierze na siebie wszystko, kuźwa, w tym mieście. Totalnie wszystko. Ogólnie coś, co jest fajne, to... w zależności od... To Firefly. Uwielbiam design jego jetpacka. Ogólnie jetpacki nie są jakoś super moją rzeczą, jeśli chodzi o, nie wiem, o technologię, technologię w grach czy coś takiego. Ale jakby tak zaprojektowany jetpack, który wiecie, jakby wielki, masywny i w ogóle, shit, to wygląda dobrze. Jeszcze ma śmigła i rakiety, let's go shit. Co to ja miałem mówić? Ale tak, co jest fajne, to w zależności od tego, w którym momencie w grze robicie te wszystkie sidequesty. O mój Boże, co ja zrobiłem? O, wow, mieliśmy ścinkę gry. To dziwne. Niekiedy te rzeczy się troszeczkę różnią, w sensie głównie różnią się takie, wiecie, malutkie szczegóły, na zasadzie Batman powie coś innego, przeciwnik powie coś innego, może gdzie będzie więcej czołgów, może jakby temperatura, pogoda będzie nieco inna i tak dalej, i tak dalej. Tego typu rzeczy. Ale fajnie, że to jest. No bo jednak, wiecie, jesteśmy w grze, jakby szajst się wydarzy, będą plot twisty i ujawnienia i w ogóle, nie? Nie będę ukrywał. Nie mam pojęcia, co mam kurwa robić. Aha, jemu się kończy paliwo, dobra, widzę. Mam cię. Oh yeah. Nawiązanie do Arkham Origins. He's dangerous, Alfred. Keep watch for more fires. O, aż 2 punkty. Ja rozwojem Batmana zajmę się później, bo jednak nie chcę wydać tych punktów na ślepo. Chcę się na tym trochę pozastanawiać. A niekoniecznie chcę czytać tabuny tekstu i zastanawiać się, co będzie dobrym kolejnym ruchem na serii. Widzę, że mamy w ogóle kolejne DLC już odblokowane. The Season of Infamy. Dobra, ale tak, najpierw mam przed sobą Krzyż Templariuszy. I tak, jeśli ktoś znajomość serii Arkham opiera tylko i wyłącznie na mojej serii, to teraz będzie bardzo, bardzo zagubiony, ponieważ jakby kolejną rzeczą, która pojawiała się z dupy w Arkham City, był ziomek o ksywce, pseudonimie, whatever, nie wiem jak się ziomek nazywa naprawdę, Azrael. Basically gościu jakby pojawiał się, miał przy sobie jakby symbol nietoperza, wyzywał Batmana na różne małe jakby właśnie challenge. I kulminacja tego wątku w Arkham City była taka, że powiedział, że o, jakby jego zakon przewidział, że miasto Gotham stanie w płomieniach i wszystko rozejdzie się o jednego człowieka i tym człowiekiem jesteś ty, Batmanie.
Zostałem wysłany, by zadecydować, czy będziesz tym, który sprawi, że płomienie wybuchną, czy płomienie zgasną. Tego typu szajs. A potem zniknął w tajemniczych okolicznościach i nikt go nigdy więcej nie widział. Mniej więcej tak to wyglądało i tak, teraz Azrael wraca, idziemy właśnie teraz do niego. Więc... O, to diner z początku! Nie mam pojęcia czemu, ale daje mi to satysfakcję, że wiecie, mamy tą bardzo skryptową lokację na początku i możecie znaleźć ją faktycznie w świecie gry. Uważam, że to fajne. I like it. Batmanie, chciałbyś może się może Batman, ziomeczku? Utknęliśmy. Dobra, udało się. Tak, właśnie uznaję to zawsze za fajne w grze z otwartym światem, jak macie te skryptowe sekwencje, one są potem fizycznie w świecie gry. A, jest i Azrael. Jakby ten gościu ma świetny design, uwielbiam jego pelerynę. I jego wszystko w sumie. Azrael. Dark days are here, Batman. The prophecy has come true. From the ashes of Arkham City, the fires are raging, and Gotham is burning. What do you want? I can see that same fire in your eyes. Before this night is through, that fire will consume you. Gotham will need a new savior, a new guardian, a new Batman. To jest całkiem fajne, ponieważ faktycznie Azrael był jedną z osób, która, o jeśli nie mylę, na całkiem długo przejęła rolę Batmana w DC i tak jakby miał swój własny super edgy design i podążał za jakby kodeksem Batmana co do Joty. Potem chyba wymienił go Dick Grayson na Batmana, a potem rola Batmana wróciła do Bruce'a. Ale tak, Azrael jest chyba jedną z tych jakby nieco bardziej rozpoznawalnych osób, która przejęła tytuł. I'm not finished just yet. You cannot carry this burden forever. I have studied you for a long time. On się nazywa Jean? Jacques? You will not kill. Then neither shall I. The order has foreseen it. The time has come to pass the mantle to another warrior. To me. If you can prove your abilities, when the time is right, I'll consider it. But first, you must show you are worthy. Uwielbiam muzykę, jest cudowna. I tak, w misjach Azraela sterujemy Azraelem i to jest... Podoba mi się, jak ta gra wiruje własną narracją, by uczynić dosyć powtarzalne elementy tej gry świeżymi. Na zasadzie, okej, tutaj po prostu mamy walczyć ze zbirami. To jest nasz challenge od Batmana, pokonać bandę hologramowych zbirów. Ale wiecie, jakby gra obróciła to w taki sposób, że to nie my jako Batman wypełniamy wyzwanie, nie, to Azrael wypełnia wyzwanie. Teraz sterujemy nim. To jest fajne. To czyni, że pomysł, który nie jest świeży, staje się świeży. Uwielbiam tego typu zagrywki. Ogólnie żałuję, że na przykład, wiecie, Azrael nie walczy mieczem. To było zajebiste. I tak, Azrael jako gościu, który chce zastąpić Batmana, ma dokładnie same animacje. Szkoda właśnie, że nie ma swoich własnych. A wiecie, sam design jest cudowny, jakby shit. I na tyle, o ile się orientuję, Azrael nie wygląda tak fajnie w komiksach. Good work, Alfred. Run the usual physiological tests. Then am I to understand you are considering him as your successor? None of us know what will happen after tonight. I'll be in touch. Ogólnie to jest interesujące, ponieważ Batman ma dwóch aktywnych, wyszkolonych przez siebie następców w tym uniwersum.
Dicka Graysona, czyli aktualnie Nightwinga, a także Tima Drake'a, czyli aktualnie dalej Robina. A jednak jakiś randomowy kolo mówi, że ej, jest przepowiednia i ja mam ci zastąpić według tej przepowiedni. Weź tym, sprawdź moją kandydaturę. A Batman mówi, wiesz co? Ok, zrobimy to. Ufam ci. I wiecie, po prostu jakby to trochę dziwne. Ale tak jak mówię, twierdzę, że akurat seria Arkham kind of nie wie, co robić z sojusznikami Batmana. Tim Drake jest bardzo na ławce rezerwowych, mimo tego, iż jest kompetentny. Nightwing jest na ławce rezerwowych. O! Czy ja mogę ich teraz namierzyć jakoś? 400 metrów, 400 metrów. O dobra, pamiętam gdzie są. Najciemniej pod latarnią, jak to mawiają, co? Tak, w sensie, no, Batman ma tych dwóch w pełni wyszkolonych ziomeczków i nic z nimi nie robi. O, widzę. Pamiętam, że w okolicy tego mostu coś się działo. Siema. O, masz karabin! O, macie karabin ogólnie! Chryste panowie, co się tutaj dzieje? O, ty szujo! Nie sądziłem, że już go podniósł. Ewentualnie może nigdy go nie opuścił, to też jest opcja. E? Chodź tu. O, się kuźwa uparliście na te zasrane gnaty, och. Okej, to nie była super ładna walka, ale zdecydowanie lepsza niż ta, którą pokazałem poprzedniemu strażakowi. Some of your crew are back at GCPD. They're safe. You don't know how good it is to hear that. Even before tonight, these past weeks have been hell. Layoffs, fires springing up everywhere. Everywhere? Yeah. We had more in 1 week than we see in 2 months. The chief stepped up, though. We all saw him fighting for jobs, trying to keep us together. These guys, Batman, they're all I've got. I'm going to find them, I promise. Wait here. An officer is coming for you. I wiecie, to już drugi raz, kiedy mamy bardzo wylewnego strażaka. That tortured creature was once a man, Dr. Kirk Langstrom. There must be a cause for this transformation. To już drugi raz, kiedy mamy bardzo wylewnego strażaka, który wspomina, że o, wow, jakby super dawno nie było akcji, a potem nagle mieliśmy bardzo dużo akcji i potem nagle zaczęło się to całe szaleństwo. O, w ogóle tak, jeszcze mała rzecz, która mi się strasznie podoba. O, coś płonie, super. To mi się bardzo podoba. To, że ogólnie mamy tych wszystkich villainów, jakby robiących swoje rzeczy dosłownie. Wiecie, jakby Firefly podpala budynki, a jakaż to nowość. Człowiek zagadka rozstawia zagadki. I w przeciwieństwie do Arkham City, gdzie najwidoczniej ci wszyscy kolesie, będąc w więzieniu, stwierdzili, że... Nie wiem, będą w nim robić szajs dla robienia szajsu, z nudów prawdopodobnie. Tutaj, jakby to część planu. Jawnie częścią planów Scarecrowa było to, by zebrać tych wszystkich gości i powiedzieć im, róbcie to, co robicie najlepiej i róbcie tego dużo. O mój Boże, Chryste Panie, jakby moje zdolności jeżdżenia Batmobilem są cudowne dzisiaj. O nie, ja by zgubiłem go. Znalazłem go. Cześć! I tak, jest niestety troszeczkę oskryptowany, w sensie bardzo oskryptowany element tych ucieczek. Musimy najpierw wykończyć paliwo Firefly'a, a dopiero potem możemy się na niego rzucić. Nie ma opcji, byśmy...
Tak jak ja przed chwilą, przypadkiem co prawda, no, ścieli go w trakcie i złapali, nie. Musimy za nim gazować, by on gazował, ale tylko jednemu z nas może skończyć się paliwo. A jak widzicie, Batman nie ma wskaźnika paliwa w swoim Batmobilu. Oj, oj, oj. Chryste, panie, spokój, już, fokus. Firefly się z nas śmieje i pewnie wy się z mnie śmiejecie. Ale do tego przywykłem. Zawsze sobie wmawiam, że śmieci się ze mną, a nie ze mnie. Podoba mi się ile, jak wykorzystują elementy tej gry do tego wszystkiego, wiecie, teraz na przykład wpletli faktyczną jazdę Batmobilem za tymi, za Fireflyem, nie tylko formę czołgu i tyle, nie, just jazdę. Coś na zasadzie wyścigów praktycznie, można by powiedzieć. Aaaa, powiedział Firefly. Dobra, punch. Nie ukrywam, iż na mój gust być może jest to nieco, w sensie ta animacja jest trochę zbyt powtarzalna. Wiecie, Batman to jest ten gościu, który jakby nigdy nie popełnia dwa razy tego samego błędu. Kiedy ktoś mu się raz wyślizgnie, używając jednego sposobu, to wymyśla inny. A teraz najwidoczniej jakby Firefly wyślizgnął się używając swojego jetpacka. Po prostu, po raz drugi. Stuntował Batmana i poleciał w pizdu. No i tak, na przykład, jak widzimy, wątek Firefly jest krótki, ponieważ ma tylko 3 segmenty. Tak więc, ja. Ogólnie chyba nie będzie mi zdane dojechać do Manbata w tym odcinku. That tortured creature was once a man, Dr. Kirk Langstrom. There must be a cause for this transformation. His lab might hold the answer. Ewentualnie być może dojedziemy sobie przynajmniej do miejscówki i wtedy zakończymy odcinek, żeby też, wiecie, nie trwało on za długo. Wiem, że niekiedy trwałem długo, bo się zasiedzę i wiecie, zapomnę, że należałoby skończyć odcinek, ale akurat teraz mam kontrolę. To byłaby zwykłe zbiry. O, to strażak! God damn it! Dobra. Z jakiegoś powodu Batman postanowił nie zalokować się na gościu. Hej panowie, to ja Batman, jesteś za płotem. A! Cześć. Boom! To było trochę żałosne. Nie wiem jeszcze z czyjej strony, z mojej czy waszej, ale definitywnie działa się jakaś tam żałosność. Przyznam szczerze, chciałem multi-knockout, ale zapomniałem, jak się robi multi-knockout. I tak wyszło nieźle. Dobrze, wiecie, podciągnęliśmy questa ze strażakami przynajmniej. To już coś, prawda? No to mój definitywnie najlepszy popis, jeśli chodzi o strażaków. Poza akcją z płotem, ona była dziwna. Wasn't strong enough. It's not your fault. Wherever flames may rage, give me strength to save a life. Those ain't just words. We're supposed to live them. Find the others, please. Wait here. An officer will take you to safety. Dobra. No, jakby ruszyliśmy, nie powiem. Rower. Może użyję go jako Batrowera. Also, ta, jakby ten shit przerażający w chuj. Ale dobra, tak, to sobie zakończymy. Może w kolejnym odcinku nawet ogarniemy tego zastranego Manbata. Ale dobra, tyle ode mnie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, trzymajcie plutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku Batman Arkham Knight u mnie na kanale. Pa, pa, pa!